KS-u Katowice w roku 2006. Głosami kibiców wybrani zostali. Cóż zawiera kopierta? Jakie nazwiska się w niej znajdują? Przekazać. Ja już zwycięzcę znam, ale tą piątkę pozwólcie, że w sposób szczególny wyeksponuję. Sebastian Gielza. Zapraszamy Sebastiana na scenę. Najlepsza piątka piłkarzy GKS-u Katowice w 2006 roku. Prosimy. Hubert Jaromir. Zapraszamy. Kolejny zawodnik z pierwszej piątki. Szymon Kapias. Debiut Kubka po raz dzisiejszy na scenie. Damian Sadowski. A Sadik po raz drugi dziś już na scenie. I Łukasz Wijas. Zapraszamy. Po raz kolejny Lary. To najlepsza piątka piłkarzy GKS-u Katowice, wybrana głosami kibiców. A któż teraz z tej piątki? Proszę uprzejmie. To by chciał, mogę być tylko jeden, a jest nim pan Hubert Jaromir. Najlepsze gratulacje. Hubert Jaromir, piłkarzem roku 2006. Proszę. Dziękuję bardzo wszystkim, że oddali na mnie głos. Jest to niezmiernie miłe. Chciałem tylko powiedzieć, że nieważne, czy to była czwarta czy trzecia liga, czuję się dumny, że gram w GKS-ie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili przechodzimy do następnego punktu prezentacji. Urodził się 27 stycznia 1942 roku w Chorzowie. Jako napastnik słynął w wielce widowiskowej i skutecznej gry. Zaczynał w chorzowskich klubach, Konstalu i Prezydencie, po czym przywdział barwy Rapidu Wełnowiec. Później, przez okres służby wojskowej, występował w Polonii, Jelenia Góra i Śląsku Wrocław. Kolejnym klubem na jego piłkarskim szlaku był nasz GKS Katowice, gdzie występował z dwuletnią przerwą na grę we francuskim FC Boulogne do roku 1975. W barwach Gieksy zaliczył blisko 150 występów pierwszoligowych, okraszając je ponad 30 bramkami. Wystąpił przeciwko słynnej Barcelonie, zdobywając bramkę na owianym legendą Camp Nou. Później bronił jeszcze barw AKS-u Chorzów, Rozwoju Katowice, francuskiego Calais i LKS-u Stara Wieś. Do dziś pozostaje żywą legendą i jednym z najbardziej zasłużonych piłkarzy. Pewnie wielu z tu obecnych wie już, o kogo chodzi. Ale niektórzy, zwłaszcza ci młodsi kibice, niekoniecznie. Najpierw jednak na scenę zapraszam zarząd GKS-u Katowice. Bardzo proszę o wyjście. Zapraszamy. Zapraszamy honorowego prezesa GKS-u Katowice, pana Bogdana Lisieckiego. Proszę o odczytanie koperty. Laureat Złotego Buku
2007 uhonorowany za całokształt dokonań na rzecz GKS Katowice. Gerard Rotter! Gerard Rotter! Myślę, że w czerwcu spotkamy się w drugiej lidze. Dziękuję. Miło znowu czuć tą atmosferę, gdzie te 5-6 miesięcy brakowało nam was. I na pewno jest to namiast tego, co się wiedziało na boiskach. Bardzo prosimy dalej. Myślę, że te 5-6 miesięcy z naszej strony, trenerów i zawodników, zrobiliśmy wszystko, aby ten awans stał się spełniony w czerwcu i spełnimy te pokładane nadzieje, jakie nas pokładać. Dziękuję. Uznanie postawy w minionych miesiącach oraz podziękowania za okazaną pomoc, przywiązanie dla klubu i wszystkie przejawy sympatii organizatorzy plebiscytu Złotych Buków oraz zarząd SSK GKS Katowice postanowił przyznać dodatkową nagrodę Złotego Buku 2007. Wszystkim kibicom Geksy! Słuchajcie, to jest szczególna nagroda właśnie dla was, dla was! A nagrodę wręcza Henryk Górnik, drugi trener GKS Katowice. W związku z tym w tej chwili możemy wam zaprezentować coś, co jest swego rodzaju nową. Wiecie o tym, że i klub szuka pieniędzy, a i wy jako kibice tego klubu, wasze rodziny też potrzebują jakichś tam oszczędności, prawda? W związku z tym jest w tej chwili nowy produkt. To jest karta rabatowa GKS-u Katowice, która z pewnością dla każdego z was będzie czymś bardzo przyjemnym w portfelu. Jest to pomoc dla klubu, ponieważ zakup tej karty to jest kwota 50 zł na rok. Ona jest aktualna przez rok czasu. Natomiast dla was jest o tyle dobrze, że karta ta upoważnia was do zakupów w wielu punktach, w wielu sklepach, w wielu firmach i uzyskania tam bardzo korzystnych rabatów.